Dzień dobry Państwu. Odwieczne pytanie. Zmora filozofów. Czy rozmiar ma znaczenie? Proszę Państwa, udało mi się odpowiedzieć na to pytanie w sposób naukowy. Otóż już wiem. Przy przelatywaniu rozmiar ma znaczenie. Oczywiście mam na myśli przelatywanie wirusów przez maseczkę. Więc przy przelatywaniu wirusów przez maseczkę rozmiar ma znaczenie. Dlaczego? Otóż dlatego, że taka maseczka tylko pozornie jest gładką taflą. W istocie każdy materiał, bawełna czy jakikolwiek inny składa się ze splotów. Te sploty wyglądają, proszę Państwa, tak. Widzą Państwo poziome nitki, pionowe nitki. I te kwadraciki między nimi to jest pusta przestrzeń między splotami. I proszę Państwa, tej pustej przestrzeni, jak widać, jest całkiem sporo. I ja obliczyłem, proszę Państwa, dla Państwa, że pusta przestrzeń w materiale stanowi 30%. Zatem, proszę Państwa, żebyśmy mieli jasność, 30% takiej maseczki to są dziury. Oczywiście one są malutkie. I teraz jest pytanie, czy wirus przeciśnie się przez taką małą dziurkę, czy utknie i jesteśmy ocaleni. Dla osób, które uważają, że to o tych dziurach w pustej przestrzeni, w materiale, to jest kolejna lewacka teoria spiskowa, pokażę coś namacalnie. Już biorę taką porządną maseczkę. Solidna, proszę Państwa, podwójna, gruba z tych budzących zaufanie. Więc biorę taką solidną, grubą, porządną maseczkę i już Państwu prezentuję. To, co widzimy, to są owe puste przestrzenie w splotach. Zatem widzimy owe puste przestrzenie w kamerze, w której powiększenie w tym momencie było trzykrotne. To już powinno dać nam co nieco do myślenia, ponieważ, proszę Państwa, my możemy za pomocą trzykrotnego powiększenia zobaczyć dziurki w materiale. Natomiast nikt jeszcze na świecie nie widział krótka. Dlatego, że największe mikroskopy optyczne, jakie dysponujemy, powiększają 1500 razy. To znaczy, przy powiększeniu 1500 razy nie da się zobaczyć gromadza, bo jest taki malutki, ale za tą dziurę, przez którą on ma przelatywać, no możemy zobaczyć sami, mając, proszę Państwa, taką lupę albo właśnie kamerę, która nam powiększy trzykrotnie. No, ale to, o co mówię teraz, mimo że niektórym z Państwa już dało do myślenia, no nie jest to jeszcze naukowy dowód, a to odwieczne pytanie, czy rozmiar ma znaczenie, szczególnie przy przelatywaniu, no wymaga naukowej odpowiedzi. Zatem zajmijmy się naukową odpowiedzią. Trzeba porównać rozmiar korpusa z rozmiarem owych pustych przestrzeni w tkaninie, z której zrobiona jest maseczka. Zatem porównajmy. Co do rozmiaru korpusa nie ma żadnego problemu. Znajdziemy te dane w Wikipedii, w każdej innej encyklopedii lub w opracowaniach medycznych. Proszę Państwa, wirusy, rozmiary wirusów podajemy w nanometrach. 1 nanometr to się równa 10 do minus 9 metra. Co oznacza w przełożeniu na ludzki język, że 1 nanometr równa się 1 miliardowej metra. Jest to 1 miliardowa metra. I teraz, jaką wielkość mają jednymi z większych wirusów i ich rozmiar to 60 nanometrów do 140 nanometrów. To oznacza, że te 140 nanometrów weźmy pod uwagę takiego większego koronawirusa, takiego byka. Bo jeżeli nasza maseczka, proszę Państwa, zatrzyma nawet taki, chociaż taki byk, no to już nieźle. Więc taki duży koronawirus ma rozmiar w przełożeniu na metry, to jest 140 miliardowych metrów.
140 miliardowych metra mamy już rozmiar kosmosu. To teraz jaki jest rozmiar tych dziurek w materiale, tej pustej przestrzeni, którą Państwo mieli okazję przed chwilą widzieć? Otóż nie było łatwo znaleźć rzeczywiście rzetelne dane, ale mnie się udało. Otóż znalazłem znakomite opracowanie pod tytułem Struktury tkaninowe, dokonane przez pana profesora Janusza Szoslanda na zlecenie Polskiej Akademii Nauk, oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa. No, czyli fachowcy. Zresztą pan profesor Szosland nie robił tego sam, bo w komitecie redakcyjnym mamy, jak państwo widzą, 5 profesorów zwyczajnych, a recenzentem jest też profesor, ale już nadzwyczajny. Zatem, cóż owi państwo mówią o wielkości tej pustej przestrzeni w splocie? Otóż przede wszystkim to, że ona się różni w zależności od rodzaju, jakości, grubości, klasy materiału, no bardzo to są złożone rzeczy. Natomiast w bawełnie, w której robione są maseczki, nie mówię o takich strasznie lichych, tylko mówię o tej solidnej, porządnej, grubej, podwójnej, budzącej, jako się rzekło, zaufanie. Proszę Państwa, jak to bierzemy, to już nic nas nie zaskoczy. Dobra, więc w takiej porządnej bawełnie, zdaniem panów profesorów, rozmiar tej pustej przestrzeni w splocie to jest 0,05 mm. To kwadracik 0,05 mm na 0,05 mm. Żeby porównać z naszym koronawirusem, przełóżmy to na metry. 0,05 mm to się równa, proszę Państwa, 0,05 metra. 0,05 metra to jest rozmiar owej pustej przestrzeni w splocie. Jak widzimy, patrzymy sobie na te dwie na czerwone liczby, no ta jest wyraźnie mniejsza. Rozmiar wirus, czyli wirus jest mniejszy od tej dziury. Teraz pytanie, ile razy mniejszy? No najprościej podzielić, proszę Państwa. Dokonaliśmy tutaj tego działania, to znaczy podzieliliśmy rozmiar dziury przez rozmiar koronawirusa i okazało się, że koronawirus jest 375 razy mniejszy od rozmiaru pustej przestrzeni w maseczce. I teraz pytanie. Przeleci czy nie? Najprościej to przedstawić za pomocą czegoś, co znamy wszyscy, czyli siatka ogrodzeniowa. Klasyczna siatka ogrodzeniowa ma te oczka, których rozmiar jest 6 cm na 6 albo 5 na 5. 5 cm, czyli 50 mm na 50 mm. Komar ma długość 5 mm. Zatem długość komara jest 10 razy mniejsza od rozmiaru oczka siatki ogrodzeniowej. I teraz proszę Państwa, czy taka siatka ogrodzeniowa chroni przed komarami? Czy taki komar przeleci przez siatkę, czy nie przeleci? No właśnie. Doświadczenie mówi nam, że jednak przeleci. I że robienie moskitiery z siatki ogrodzeniowej dowodzi skretnienia. Proszę Państwa, skretnienia. Gdy rząd namawiał nas, żeby wstawiać w oknach siatkę ogrodzeniową przed komarami, to byśmy się puknęli w głowę. Powiedzieli, czy wyście zidiocieli? Ale proszę Państwa, tu mamy do czynienia z sytuacją jeszcze bardziej idiotyczną. Bo, żeby ta siatka ogrodzeniowa była 375 razy, miała 375 razy większy rozmiar od komara, to musiałby mieć oczka o rozmiarze 1,78 na 1,78. Więc mamy siatkę ogrodzeniową o oczkach w rozmiarze 1,78 na 1,78 i ona ma nas chronić przed komarami. I rząd nam to nakazuje. Chronić się przed komarami za pomocą takiej sieci 178 na 178. No, ktoś z Panem powie, ale moja maseczka jest dwustronna. Składa się z dwóch, a może nawet trzech, czterech warstw. Zatem wyobraźmy sobie pięć takich siatek o oczkach 178 ustawionych tak sprytnie, żeby zmniejszyć tą prześwit. No i wtedy ten prześwit już będzie malutki, no może pół metra na pół. Pół metra na pół i ten komar
Jeżeli nie przeleci, to tylko dlatego, że umarł ze śmiechu nad naszą głupotą, proszę Państwa. Bo nadzieja, że maska z dziurami, które Państwo sami widzieli, które są 375 razy większe od koronawirusa, zatrzyma tego koronawirusa, świadczy albo o skrajnym jednak optymizmie, albo o skretynieniu, proszę Państwa. Bo my się zachowujemy teraz jak stado baranów tresowane przez kretynów, którzy każą nam się chronić przed komarami za pomocą siatki ogrodzeniowej, z ogromnymi oczkami, nie takim zwyczajnym, a chronić przed wirusami za pomocą materiału, który są puste przestrzenie, 375 razy większe od wirusa. No proszę Państwa, to ani to nie nadaje się do ochrony przed wirusami. Proszę Państwa, takie maseczki nadają się wyłącznie do podtarcia sobie dupy, proszę Państwa. Bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia filmiku, który znajduje się na mojej stronie Radykalna redukcja stresu, który mówi, do czego naprawdę służą maseczki. Ten filmik ma tytuł Tresura Plus. Są tam również inne filmiki dotyczące pandemii. Są tam też filmiki dotyczące redukcji stresu. Bo proszę Państwa, przy okazji chciałbym Państwu bardzo polecić moją książkę pod tytułem Radykalna redukcja stresu. Dlaczego? Dlatego, że w czasie obecnym tej pseudopandemii jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron ogromną ilością negatywnych informacji. Nieustannie od rana do wieczora. I w odpowiedzi na te negatywne informacje nasz organizm wytwarza negatywne emocje i stres. A stres, proszę Państwa, jest ogromnie szkodliwy. Przede wszystkim dlatego, że upośledza działanie układu odpornościowego. A układ odpornościowy w czasie obecnym, czyli tej pseudopandemii, to jest rzecz, która nas ratuje przed postępami tego wirusa, która sprawia, że przechodzimy zakażenie bezobjawowo czy z minimalnymi objawami przeziębienia, proszę Państwa. I dopiero bardzo upośledzony układ odpornościowy powoduje, że zaczynamy chorować poważnie, czyli na zapalenie, wirusowe zapalenie płuc. Zatem dbanie o układ odpornościowy teraz, ale też przez całe nasze życie jest niesłychanie ważne. I to, proszę Państwa, książka nauczy nas, jak redukować stres, a zatem jak nie niszczyć sobie działania układu odpornościowego. Bardzo polecam i dziękuję Państwu.